Oto piłkarski Olimp, creme de la creme, wielki finał UEFA Champions League. Dostać bilety na to spotkanie niemożliwe. Juventus zmierzy się z Newcastle. Pierwszy gwizdek już za moment. Witają Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Długo czekaliśmy na ten dzień, ale w końcu nadszedł i przed nami najbardziej wyczekiwany mecz w europejskiej piłce klubowej. Finał UEFA Champions League. Jeszcze chwila do gwizdka, a potem zacznie się ostateczny bój o trofeum. Juventus zmierzy się z Newcastle United. Zatem nadszedł ten moment, który wywołuje dreszczyk emocji chyba u wszystkich kibiców, piłkarzy, działaczy, pracowników klubów, a nawet, zapewniam Państwa, u dziennikarzy sportowych. To musi być niezwykłe uczucie wystąpić w wielkim finale UEFA Champions League. Jak w takich warunkach zachować zimną krew i pokazać się z najlepszej strony? Oto kamień filozoficzny, którego szukają nawet najlepsi. Oto skład Juventusu na dziś. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony. To stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywali. Mamy teraz na ekranach skład Newcastle. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Jest pierwsza bramka w finale UEFA Champions League. Czekamy na kolejne. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasku. Juve rozpocznie od środka. Nie mają teraz innego wyjścia, jak wyrównać. Di Maria. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Juve traci piłkę. Aleksander Isak. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Out po tej udanej interwencji. Musi trafić! Tak, proszę Państwa, piłka w siatce! Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do mistrzowskiej fety. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję.
razie 2-0. I Maria. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Nieudane uderzenie. To wcale nie jest łatwo tak strzelić technicznie. Na treningu pewnie jest inaczej, ale w meczu trzeba sporego opanowania, żeby umieścić piłkę dokładnie tam, gdzie się zaplanuje. Tu wyszło to kiepsko. Bruno Guimaraes. Callum Wilson. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Piłka pod kontrolą Juventusu. Kostić przy piłce. Jest. Złapią kontakt! Dobre zachowanie przy tym strzale. Pewna interwencja. Ani przez chwilę nie było realnego zagrożenia bramki. Angel Di Maria w okolice 9 metra. Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. Z piłką teraz Angel Di Maria. No i już po akcji. Ale zablokowany ten strzał. Uwaga, chyba będzie gol! Znowu doskonale zablokowane uderzenie. Pewna interwencja. Bramkarz trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzała i strzał był niezbyt przekonujący tak po prawdzie. Ależ teraz ruszył Di Maria. Rywale mogą być w poważnych opałach. Uwaga, za chwilę może być bramka! Co za przejęcie, ratuje teraz sytuację. Almiron. To był po prostu podręcznikowy wślizg, proszę Państwa. Faul? Nie! Czysty odbiór w polu karnym. Kostić. Filip Kostić. Piłka do Di Marii. Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. Tomku, nie ma co owijać bawełnę. Liczby nie kłamią. Może i się starają, może i nawet mają podobnie dużo okazji co rywale, ale o skuteczność to nie można ich oskarżyć. Raz za razem fatalnie podłują. Bramkarz przeciwników praktycznie nie miał nic do roboty. Już tego nie odrobią. Za chwilę wznowią z autu. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Wilson przed szansą. Tak, proszę Państwa, mamy dublet. No trzeba powiedzieć, że to co dzisiaj pokazuje, aż prosi się o brawa. Możemy spojrzeć ponownie. Obrona dwoiła się i troiła, ale jak ktoś taki uprze się strzelić gola, to to zrobi. I już, brawo. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Już grają. Jeszcze trzy kwadranse i poznamy zwycięzcę tegorocznej UEFA Champions League. Chyba, że będzie dogrywka. Ej, nie było to przemyślane zagranie. Strata. Strata.
Piłka do Di Marii. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Z piłką teraz Angel Di Maria. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Linton. Obiecująco to wygląda. Warto się przyjrzeć. Okazja do strzału. Szczęsny. Nie ma bramki. Znakomicie. Di Maria. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. A teraz uwaga. Przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Kostić przy piłce. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. No cóż, chyba sam się nie spodziewał, że tak łatwo będzie mu bronić ten strzał. Newcastle ma wyraźną przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożona. No i tracą teraz posiadanie. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Cudowna piłka, spójrzmy! Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem 4 bramki przewagi. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Zrobił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Bruno przy piłce. Callum Wilson. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Dobra okazja na bramkę. Genialna interwencja Szczęsnego. Cuadrado. Dusan Vlahovic. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Dobre dogranie i jest okazja. Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi, a sam strzał był już formalnością, z takiej odległości ciężko nie trafić. Reakcja menadżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić.
i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Wślizg w polu karnym. Gdyby się pomylił, byłby karny. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Dusan Vlahović. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Słyszymy gwizdek kończący spotkanie i tym samym gwizdek wyłaniający zwycięzczynię. Ogromna radość ze zwycięstwa i wielki żal po przegranej. Dzisiejszy dzień zapadnie w pamięć obu drużynom. Niestety, jak to w każdym turnieju, wygrać mógł tylko jeden zespół, ale myślę, że zwycięzczynie zdecydowanie na to zasłużyły. Każda zawodniczka, która wyszła dziś na murawę, przyczyniła się do tego zwycięstwa. Piękna gra całej drużyny. Już za moment nastąpi kulminacyjny moment tego wieczoru. Już za chwilę będą mogli rozpocząć świętowanie. To dla nich wspaniała chwila. Popatrzmy. A przecież jeszcze niedawno nikt nie spodziewał się po nich końcowego triumfu. Dzięki solidnej pracy doszli na sam szczyt. Popatrzmy, to już ten moment, już za chwilę. I właśnie teraz unoszą w górę puchar. Mają go w tej chwili tylko dla siebie. Moment, którego nie zapomną. W tle hymn UEFA Champions League. Konfetti i wspólne zdjęcie z pucharem. Wykonali plan maksimum. Weszli do panteonu największych zespołów Europy. Wreszcie mogą w pełni cieszyć się tym zwycięstwem. Brawo panowie! Zawodnicy podbiegają teraz do trybun z tym wspaniałym pucharem UEFA Champions League, o który tak bardzo walczyli i na który tak bardzo czekali ich kibice. Teraz jest okazja, żeby podziękować im za całe wsparcie. Tak, to jedna z tych chwil, którą piłkarze wygrywający trofeum lubią najbardziej. Już jest po oficjalnej dekoracji. Już się można bawić razem z kibicami. No i teraz czas na uwiecznienie całego zespołu z trofeum UEFA Champions League. Co za wspaniała chwila dla każdego z tych chłopaków. To prawda, ale oni chyba woleliby dalej hasać po murawie i nie mogą ustać w miejscu. Chwila powagi, panowie!